Rodzina na manowcach, szansa na powrót. Kolejne spotkanie związane z rekolekcjami wielkopostnymi. Ich autorem jest ksiądz Andrzej Sochal, dyrektor katolickiego Radia Podlasie. Szczęść Boże, księże Andrzeju. Widzę, że ksiądz nie traci nadziei na to, że każde małżeństwo być może dzisiaj można uratować. A dziś kolejny temat, mentalność antywysiłku, czyli narzeczeństwo. Ja się uśmiecham, bo przypominam sobie słowa papieża seniora Benedykta XVI, który powiedział, że ma wielkie wątpliwości co do kształtu, co do poziomu nauk przedmałżeńskich. Och, to jest trudny temat, który pani dotknęła, z tego względu, że ja jako ksiądz, jako przedstawiciel, można tak powiedzieć, Kościoła rzymskokatolickiego, niestety, ale stoję na stanowisku, że w tej materii przygotowania do sakramentu małżeństwa no Kościół w wielu sytuacjach jednak trochę przegrywa. Co może zrobić, żeby jednak wygrywać na tym polu? Żeby pomóc przyszłym małżonkom owocnie wykorzystać ten czas narzeczeństwa? Przede wszystkim trzeba narzeczonym, przyszłym małżonkom uświadomić jedną podstawową rzecz, a mianowicie, że żyjemy dzisiaj, tak jak tytuł naszego dzisiejszego odcinka, wszechpanującej mentalności antywysiłku. Czyli jednym słowem, nie chcemy pracować nad wieloma sprawami i wydaje nam się, że wiele rzeczy może być gotowych, podanych nam na tacy. I z tego względu też uważam, że wielu młodych ludzi przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, wydaje im się, że to przygotowanie to jest popularna bułka z masłem. Odbębnienie wręcz, tak? Zbieranie podpisów. I to jest też najgorsze. I teraz wielu księży ulega tej tendencji, żeby stworzyć młodym jak najlepsze warunki do tego, żeby szybko, bezstresowo i przyjemnie zaliczyć kurs przedmałżeński. Pamiętamy, że były próby tego typu, żeby robić kursy przedmałżeńskie przez internet, żeby ludzie zyskiwali elektroniczne podpisy i tym podobne rzeczy. Przede wszystkim trzeba młodym ludziom powiedzieć wyraźnie. Małżeństwo to jest poważna sprawa, a do poważnej sprawy to trzeba najzwyczajniej w świecie poważnie się przygotować. Czyli dwa weekendy nie wystarczą. Dwa weekendy nie wystarczą. Trzeba starać się młodym ludziom wytłumaczyć, że samo przygotowanie też do sakramentu małżeństwa, ksiądz za nich tego nie zrobi. Najlepszy psycholog, który przyjdzie na spotkanie, też tego za nich nie zrobi. Oni dostaną pewne impulsy, a nad tymi impulsami muszą już sami w domu pracować. I tutaj moim zdaniem pojawia się bardzo poważny problem, który dotyczy wielu młodych ludzi, że im bardzo często wydaje się, że już samo bycie ze sobą, przebywanie ze sobą jest budowaniem związku. Można być ze sobą, można mieszkać ze sobą, i żadnego trwałego związku nie zbudować. I mi się wydaje, że na dzisiejsze czasy to właśnie tutaj jest ta pięta achillesowa współczesnych narzeczonych. A może ten okres narzeczeństwa to też taki czas zadawania sobie ostatecznych pytań, czy rzeczywiście ja z tym człowiekiem chcę spędzić całe życie? Tak, i tutaj myślę, że dochodzi do głosu bardzo mocno kwestia bardzo dobrego poznania się. Czyli dotykamy... Chodzimy ze sobą 10 lat. I nie znamy się. I nie znamy się, no właśnie. A dlaczego się nie znamy? Bo jedno i drugie odgrywa nie swoje role. A narzeczeństwo wydaje mi się, że jest po to, żeby pokazać siebie samego takim, jakim jestem. I teraz na bazie tej podstawowej wiedzy decyduje się. Jestem z tą osobą lub z tą osobą nie jestem, tak? I to jest kwestia decyzji. A my wiemy, że niestety w polskich warunkach to bardzo często to jest tak zwana kwestia czystego przypadku albo na zasadzie jakoś to będzie. Do tego dochodzą jeszcze takie głupie stwierdzenia, które funkcjonują w przestrzeni publicznej typu młodzi ludzie mogą się dotrzeć. No, muszą się docierać, muszą ze sobą zamieszkać, muszą spróbować. Tak, ale wiadomo, że to jest nierealne, bo docierać to można deskę, żeby nie miała zadr, ale na pewno nie można się docierać pod względem osobowościowym, bo człowiek, który myśli już o małżeństwie, zazwyczaj jest to człowiek ukształtowany i jego podstawowym zadaniem jest to, żeby pokazać siebie drugiej osobie taką, jaką jest. Czyli kocia łapa nie służy temu, że ludzie lepiej się poznają? Wydaje mi się, że nie, bo tak jak wcześniej stwierdziłem, można ze sobą mieszkać i się nie poznać, tak? Tym bardziej, że dzisiaj bardzo często młodzi ludzie, którzy nawet ze sobą mieszkają, to tak naprawdę nie mają czasu na to, żeby się ze sobą spotykać, bo jeżeli pracują w korporacjach i wracają zmęczeni,
po 14-godzinnym dniu pracy, no to kiedy oni mają czas, żeby ze sobą choćby porozmawiać na spokojnie? Pytałam takiej sympatycznej bardzo mężatki, która świętowała 30-lecie swojego małżeństwa i powiedziała, że po 30 latach mąż nadal ją zaskakuje i najgorsze, ona nadal go dobrze nie poznała. To czyli tylko... okres narzeczeństwa i małżeństwa. Całe życie to jest poznawanie tego drugiego człowieka. Tak, tylko właśnie, skoro ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że cały czas się poznają, to jest bardzo dobry znak, bo dzięki temu mają co robić w swoim małżeństwie. A, o rutynie też będziemy mówić. Dziękuję tak za to spotkanie. I kolejne już... W najbliższą środę. Zapraszamy serdecznie. To były rekolekcje wielkopostne. Rodzina na Manowsach. Szansa na powrót. Do zobaczenia.